Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fontanna Wiedzy Multiego. Dzisiaj ponownie będę odpowiadał na wasze pytania. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, było ich ponad 500 w komentarzach pod poprzednim filmem, także cieszę się, że będę miał na co odpowiadać, także cieszy mnie wasze pozytywne przyjęcie tego odcinka, dawno takiego nie było, więc to co dzisiaj poruszymy to temat, no znowu pytań Jamesa Gramesa, który napisał ten fenomenalny referat. Pierwsze pytanie Jamesa mamy już za sobą, ale zostało jeszcze kilka kolejnych. Poza tym zadaliście parę pytań na temat mojego życia i tak dalej. Takie bardziej, bym powiedział, prywatne. No i także pojawiły się pytania na temat WOT-a, co raczej jest naturalne, więc zobaczymy, co tam ciekawego napisaliście. Zapraszam do oglądania. Pytanie drugie. Nie sposób nie zauważyć, że coraz częściej pojawiają się w grze pojazdy premium, które deklasują czołgi z drzewek. Temat był poruszany nawet w tym odcinku. Widziałem także twoje filmiki i innych youtuberów o tych pojazdach. Często w tytule zawierają przymiotnik typu świetny, rewelacyjny itd. Kiedy zaczynałem grać w WOT-a, słyszałem, że czołgi premium są odrobinę gorsze od odpowiedników z drzewek. Również słyszałem to w tym odcinku. Uważam, że obecnie nie można już tak mówić. Uważam również, że błędem jest nazywanie ich rewelacyjnymi, ponieważ niszczą balans, a przez to samą grę. Między innymi stąd moja akcja dawania łapek w dół pod każdym filmem wychwalającym czołgi premium. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy również uważasz, że czołgi te rujnują balans, czy może według ciebie wszystko jest w porządku? Na pewno WG uważa, że jest świetnie, bo pepremki przynoszą dochody. Więc pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że no my jako ludzie, którzy grają w WOT-a, niewiele mamy do powiedzenia w kwestii premek. Możemy oczywiście napisać, że to nam się nie podoba i tak dalej, ale Wargaming będzie robił jak chce i tak naprawdę dopóki ludzie grają w WOT-a w takiej ilości jak teraz, no to trudno jest powiedzieć o tym, aby nawet 1% graczy buntujących się cokolwiek zmienił. Uważam, że czołgi premium powinny być na poziomie czołgów z drzewka. Nie powinny być słabsze, no bo po co aż mają być słabsze? Powinny być na poziomie czołgów z drzewka. Większość do tej pory pojazdów premium była słabsza od tych z drzewek, ale właśnie miała bonus do zarabiania. Według mnie powinny być na poziomie czołgów z drzewek i bonusem do zarabiania. Dzięki temu obie strony będą zadowolone. Osoba, która gra WOT-a i nie wydaje na to kasy, nie będzie mogła powiedzieć, że WOT jest grą pay to win, bo jakiś tam czołg za kasy jest lepszy. A z drugiej strony, jeśli ktoś zainwestuje więcej kasy w WOT-a, bo chce zarabiać więcej kredytów i tak dalej, mieć nowy czołg, no to dostanie czołg na poziomie czołgu z drzewka, więc zbalansowany tak, aby nie był on za słaby, bo do tej pory, no jednak zazwyczaj były to pojazdy słabsze, które no były nieprzyjemne w grze na dłuższą metę. Umówmy się, no takim T3-4 myślnik 3 wciąż gra się tragicznie, więc fajnie, aby właśnie do tego teraz dochodziło i tak byłoby najlepiej, no bo wtedy wszyscy będą raczej zadowoleni. No oczywiście nie każdy, no bo nie każdego możemy zadowolić, jakiegoś tam hejtera, ale większość powinna powiedzieć, że to jest ok, na to mogę przystać. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Osobiście ci powiem, że oddawanie łapek w dół, bo czołg premium jest dobry i o tym się mówi, to trochę bez sensu. Nie żebym się tam jakoś przejmował tym, ale na moim kanale zawsze przy testowaniu czołgów premium powiem jak jest. Nie jak ktoś mi każe powiedzieć, tylko tak jak faktycznie jest. Dostanę słaby czołg, powiem, że jest słaby. Dostanę dobry czołg, powiem, że jest dobry. Nie powiem, że jest dobry, nawet jeśli będzie zły, no bo to byłoby bez sensu. Wiecie o tym, że było już parę przypadków, gdy dostałem czołg premium od Wargamingu, powiedziałem, słuchajcie, to jest gówno, nie kupujcie tego, mimo że WG dało mi ten czołg do testowania, tak powiedziałem. Jeśli czołg będzie dobry, to powiem, że będzie dobry, bo tak powinno być. No niestety nie mogę powiedzieć, że jest zły, mimo że jest dobry, no bo wtedy cały mój kanał straciłby sens i nie prowadziłbym tego na pewno dalej. Pytanie trzecie. Co sądzisz o kamuflażach na nowych premkach? według mnie są idiotyczne. Rozumiem, że WOT to arcade'ówka, ale to jak gra wygląda wpływa na przyjemność z rozgrywki, a te nowe premiumy mają takie badziewne malowania, że powinny mieć ujemny modyfikator do kamuflażu. Niech jeszcze wprowadzą różowe wersje, serduszka dla dziewczyn i już w ogóle będzie super. Kurde. Powiem szczerze, że nie każdemu się te kamuflaże podobają, ja to jak najbardziej rozumiem. Sam uważam, że też fajnie by było, gdyby był ten kamuflaż nieco bardziej wojenny, taki kamuflaż jak miały czołgi, na przykład, nie wiem, jakiś tam napis historyczny, może, nie wiem, nazwa dywizji, w jakiej czołgi te występowały, ten pojazd występował, walczył. Może jakiś tam kamuflaż typu czołg walczył w Normandii, no to kamuflaż taki jak był w Normandii i tak dalej, albo zimowy jakiś, bo walczył na przykład w Moskwie i tak dalej. W tą stronę chciałbym, żeby to szło, no ale skoro Wargaming takie ma plany i te czołgi się dobrze sprzedają, no to też nie do końca możemy to zmienić. Możemy powiedzieć, że jest źle, ale to, że ktoś tak powie, nie znaczy, że coś się w tej kwestii zmieni. Powiem Ci, że popieram, uważam, że mogłoby to być lepiej zrobione w innym, lepszym stylu, bardziej klimatycznym. Klimat jest kluczowy, masz rację. I to tyle, jeśli chodzi o Twoje pytanka. Odpowiedziałem na 3, wiem, że zadałeś więcej, ale też chcę odpowiedzieć na inne w tym materiale. AdMichał003. Dlaczego nagrywasz bez kamerki? Nagrywam bez kamerki dlatego, że w tym momencie mam w mieszkaniu remont. Po prostu jest remont, nie ma tutaj miejsca na kamerkę, na pokazywanie zmian, które przychodzą. Jak będzie gotowe wszystko, jak kamerka będzie też ustawiona dobrze, to wtedy tym się zajmę. Póki co nie ma tutaj na to miejsca po prostu. Dobra. Piotr Pograniczny. Co myślisz o wprowadzeniu nowych gałęzi do drzewek? WG ostatnio dodaje tylko nowe drzewka, a nie rozwija zbytnio starych. Były kiedyś jakieś słuchy o nowej linii francuskich TD niemagazynkowych i podobna sytuacja była z ciężkimi Francami, o ile się nie mylę. Pozdrawiam i oby tak dalej. Dziękuję. Chcę powiedzieć, że faktycznie miało być rozwijane linie wielu drzewek starszych już, ale no teraz priorytetem były Szwedy, bo Wargaming bardzo chciał ukończyć tą linię pod koniec roku, bo takie były początkowe plany i wyrobią się z tym jak najbardziej i to jest dobre, ale fajnie, żeby też od czasu do czasu odświeżać te już no bardziej historyczne gałęzie, szczególnie niemiecką, może niekoniecznie radziecką, ale francuską na przykład, amerykańską. Tak, aby coś tam się działo, prawda? Szczególnie na przykład czołgi lekkie, jakieś tam amerykańskie na innym zawieszeniu. No, można byłoby w tej kwestii na pewno podziałać. Też Wargaming ma, wiesz, jeszcze sporo planów. Jest dalej, no niby... Kurde, jak to powiedzieć, żeby nie było, że zaraz będzie. Dalej kombinują z polskim drzewkiem. Wciąż pozostaje temat włoskich czołgów, których no w ogóle w grze nie ma, a Włosi przecież trochę ich mieli. Nawet mówiło się o izraelskich czołgach, ale to już bardziej trochę przyszłościowo chyba. Więc na pewno jest jeszcze wciąż wiele możliwości czołgów do zaimplementowania do gry. No ale póki co Wargaming też chce poprawiać samą grę. Zauważ, że no, gra zmienia się ogólnie rzecz biorąc na lepsze, prawda? Ostatnie zmiany z modami, ogólnie wprowadzanie modów do gry już takich wbudowanych, poprawianie interfejsu, więcej informacji o pojazdach, możliwość porównywania czołgów. To w końcu zostało dodane do gry, ale kosztem tego nie rozwinięto jakichś tam drzewek, map i tak dalej, więc zawsze będzie ten ostateczny wybór, czy priorytetem teraz jest poprawa gry, optymalizacja, ulepszanie tego, co już jest, czy dodajemy w ogóle z innej bajki, na przykład drzewka, linie i tak dalej. Według mnie zawsze priorytetem będzie rozwijanie samej gry pod kątem poprawy no, tego, jak się gra, a nie dodawanie nowego kontentu, aczkolwiek też ważne jest, aby gra nie umierała przez właśnie no już stare rzeczy, które się powoli będą nudzić, więc w tym momencie uważam, że jest ok i raz jakaś linia, jakaś gałąź, a raz typowy patch pod kątem poprawy samej produkcji. Także tak to wygląda, no według mnie jest nie tak źle. Paweł Pustelnik, co myślisz o szwedzkim drzewku? Znajdzie zastosowanie na CW, twierdzach itp. Pozdrawiam. Paweł, słuchaj, według mnie Szwedy raczej, przynajmniej w obecnej postaci, raczej na CW za dużo nie będą występować. Może czołg ciężki w niektórych pozycjach, ale to też sporadycznie. No po prostu, gdyby te były pojazdy w tej początkowej postaci, to może wtedy, ale w tej obecnej może niekoniecznie. To też jest tak, że nie wiadomo jeszcze, czy te parametry są parametrami ostatecznymi. Jeśli tak, no to wtedy słabiej. Jeśli nie, to wtedy jest jeszcze jakaś tam nadzieja. Mam nadzieję, że szwedzki czołg ciężki sporadycznie będzie się na CW pokazywał. Mateusz Gajowniczek. Jak myślisz, dlaczego na serwerze rosyjskim gracze są o wiele lepsi od europejskich, gdzie u nas 4 osoby mają ocenę powyżej 12 000, a tam sięgają do 14 000? Powiem szczerze teraz, i wiem, że to się powtarza często, to powiem szczerze, ale no, powiem naprawdę szczerze teraz, że ocena osobista to jest tak tragiczny wskaźnik umiejętności, że naprawdę głowa mała. Naprawdę kompletnie się tym nie sugeruj, bo to jest nic nie warte. To bierze pod uwagę ilość bitew, co jest chore. Jakie znaczenie ma na umiejętność gracza ilość bitew, jeśli ktoś ma 30 000 bitew, a 50 000? I tak już musi grać dobrze, jeśli w ogóle planuje być dobrym graczem, więc to nie ma sensu w ogóle. A pod uwagę brane jest. Pod kątem umiejętności powinniśmy oceniać WN-8, WN-7 i tak dalej. Ale to i tak też nie bardzo, bo to też jest słaby wskaźnik. Najlepszym wskaźnikiem jest, jak wejdziesz do bitwy na CW, zobaczymy, jak będziesz reagował, myślał samodzielnie. To jest najlepszy wskaźnik umiejętności, jak gracz myśli, bo to myślenie jest najcenniejszą rzeczą w tej grze. Przewidywanie tego, co się wydarzy, reagowanie zawczasu, strzelanie, znajomość weak pointów, umiejętność dobrania pozycji, miejscówek, wjeżdżanie na busty teraz jest bardzo ważną umiejętnością. Ktoś powie, że to jest w ogóle chory i tak dalej. Nie należy narzekać, tylko się dostosowywać do sytuacji. W tym momencie niestety różne takie górki są kluczowe na CW na twierdzach i bez nich w ogóle nie można grać, wygrywać, więc niestety teraz to jest bardzo cenne i tacy gracze są na wagę złota. To jest wyznacznik umiejętności. Gracze z Rosji są lepsi, bo poświęcają więcej czasu na grę, szczególnie ci topowi, najlepsi na świecie, WOT-a. Takich jest więcej niż w Europie, ale nieprawdą jest, abyśmy bardzo odstawali od nich. Tak? Nie jest. Jesteśmy naprawdę w czołówce. I obecnie różnice są minimalne. Także tak to wygląda. I lecimy dalej. Tym razem Klaudiusz Stoba. Hej Multi, jakie są twoim zdaniem 3 najlepsze dziesiątki z każdego typu? Jeśli chodzi o moje typy, to tutaj na pewno z czołgów średnich byłby to Batchatillon 25T, francuski czołg średni, który dzięki magazynkowi no, według mnie wygrywa wśród innych czołgów tego poziomu. Jeśli mówimy o czołgach ciężkich, to tam z takich moich ulubionych pojazdów chyba należy zaliczyć T110E5, czyli Amerykańca, ponieważ jest bardzo uniwersalny, jest mobilny, ma dobre działo, świetną penetrację i do tego jeszcze Dinga i to naprawdę sporo. Poza tym jeszcze AMX 50B, ale on akurat jest już mniej uniwersalny. I też na randomki jednak wolę E5. Jeśli chodzi o tank destroyery, te deki, to tam no wybór jest w tym momencie według mnie dość prosty. Zdecydowana większość graczy wybiera Grille 15, który dzięki świetnej armacie, szybkostrzelnej, celnej, krótkocelującej, do tego jeszcze mamy tam mobilność, no naprawdę jest super TD-kiem i aż trudno byłoby go tutaj nie wyróżnić wśród niszczycieli czołgów, także to są moje typy, jeśli chodzi o te pojazdy. Jest jeszcze temat arty. Tam naprawdę, no, ja niewiele mogę powiedzieć sensownego, bo ja artą dużo nie gram, ale jeśli już miałbym powiedzieć o jakiejś arcie, to na pewno szczególnie tutaj podkreślałbym walory Conquerora GC, który naprawdę jest bardzo przyjemny i mimo tego, że grałem nim niewiele, grało mi się bardzo przyjemnie, także To są moje ulubione dziesiątki, je szczególnie bym wam polecał. Aczkolwiek niekoniecznie są one najprostsze w grze, mówię, że są według mnie najlepsze. To jest zauważalna różnica. Marcin Rodak, Multi, dlaczego tak mało grasz na CW? O, i tutaj trzeba powiedzieć o tym, że to pytanie było zadane 10 listopada i wtedy faktycznie moja aktywność na CW była... Mała to jest mało powiedziane. Żałosna. Była znikoma, zerowa. Po prostu nie grałem kompletnie CW, byłem pustym żetonem. Nawet dali mi WG100 dowódcy tytuł żetona, rezerwisty. Tam na stronie się wybiera rezerwista. Ale teraz nawet jestem w pierwszym składzie, ponieważ naprawdę wyróżniam się dużą aktywnością i nie gram nawet aż tak źle. Przy okazji macie okazję oglądać, jak tam to wygląda z mojego punktu widzenia, te CW-ki z komentarzem albo też zamówieniem potyczek, także chciałbym, aby to pozostało na tym poziomie. Ta kampania bardzo mnie zmobilizowała, nawet nie wiem dlaczego, po prostu tak się stało, więc moja mała aktywność na CW była, ponieważ nie miałem za bardzo czasu, bo byłem zajęty nieco innymi rzeczami, a teraz mam więcej czasu na skupianie się na grze, na informacjach, na newsach i dlatego też to CW bardziej mnie interesuje, mam większą zajawkę z gry w Clan Warsach. Także teraz gram bardzo dużo, naprawdę jest o czym mówić, jeśli chodzi o potyczki. Bartosz Witkowski, witam. Wiesz może po ilu dniach od zakończenia turnieju World of Tanks dostaje się nagrodę? I tutaj jest taki trudny moment, ponieważ jest to pytanie z serii, nie znam na nie odpowiedzi, ponieważ nie zależy nawet ode mnie, to zależy od tego, kiedy Wargaming weźmie się do roboty. To znaczy, oni za robotę się biorą, tylko niekoniecznie skupiają się akurat na tym, aby wysyłać nagrody. Akurat zawsze na to trzeba trochę poczekać. W niektórych przypadkach było to kilka dni, tydzień, ale jeśli grałeś w takiej edycji, która jest na początku miesiąca, to nagroda na przykład dochodzi dopiero pod koniec miesiąca, więc to nie jest tak, że nagroda przychodzi po tygodniu, często nawet nie po dwóch, tylko na przykład dopiero pod koniec miesiąca. Wiadomo, że czekamy długo, no ale nie można mieć pretensji też do WG, bo jednak ta lista nagrodzonych graczy jest bardzo długa i nie mówimy tutaj o jednym graczu, który wygrywa, tylko jest ich kilkadziesiąt. Także trochę z tym roboty jest. Miałem okazję słyszeć o tym, jak to wygląda, takie przyznawanie nagród i to nie jest prosta sprawa, to nie jest automatyczne. To naprawdę trochę czasu zajmuje, więc bądźmy wyrozumiali, bo i tak fajnie, że są w ogóle turnieje z nagrodami, tak? Także spokojnie, poczekaj, na pewno prędzej czy później nagrodę dostaniesz. iChill V8, jakiej muzyki słuchasz? Słucham tak naprawdę każdego gatunku, nie ograniczam się do jednego, ponieważ uważam, że można zawsze znaleźć coś ciekawego, nawet jeśli nie jest to mój taki normalny typ. Słucham rocka, lubię rock, ale także nie pogardzę jakimś tam lekkim shubi dance'em, jakimś tam dubstepem czasami nawet, więc tak naprawdę no każdy styl, pop czy tam rock, ale głównie rocka słucham, tak? No każdy gatunek, dopóki jest po prostu dana piosenka w porządku, miło się słucha i jeśli jest jeszcze jakiś sens, to już w ogóle super. Mateusz Zając, Multi, słyszałem o buffie dla S100. Co jest z nim? Czekam na odpowiedź w kolejnej części Fontanny. Niestety Wargaming ogranicza się dość mocno ostatnio do buffów dla niemieckich czołgów. Rzadko słyszymy o buffie dla niemiaszków, a szczególnie dla S100, dla Mausa. Także niestety to, że była zapowiedź, nie oznacza, że zmiana wchodzi w życie w przyszłym patchu, wchodzi w ogóle prędko w życie, może w ogóle nigdy nie wejść. Także niestety na ten moment nic nie wiadomo w tej kwestii, musisz po prostu cierpliwie czekać na tego buffa, no chyba, że w ogóle się na niego nie doczekasz, bo tak też może być. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek Fontanny, bardzo wam dziękuję za uwagę I co więcej, zachęcam do zadawania kolejnych pytań poniżej w komentarzach. Jeśli nie odpowiem na dane pytanie w pierwszym odcinku po napisaniu komentarza, to pamiętajcie o tym, że czasami ja potrzebuję nawet 2-3 odcinki, aby po prostu przerobić dane pytanie, bo jest ich czasami sporo. I co więcej, jeśli pytanie się powtarza, to ja staram się go unikać, aby nie pojawiło się prędko ponownie w odcinku. Także tyle w tym materiale. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zachęcam do komentowania, oceniania odcinka i widzimy się już niedługo. Do usłyszenia. Cześć!